Hej mordki, witam podobnie na moim kanale, jestem Klau. Jeśli jesteście po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, a jeśli lubicie, to hej! Witam w pierwszym tygodniowym vlogu. W poniedziałek jest godzina 12, ja wstałam, zjadłam śniadanie, poćwiczyłam z Monią i teraz zrobię sobie herbatkę, zacznę edytować filmiki, bo mam dla was mnóstwo filmików nagranych. Właśnie edytuję vloga, za pół godziny wychodzę do pracy, jem sobie drugie śniadanie. Zrobiłam sobie taką mini sałateczkę, żeby zjeść trochę więcej warzyw i jedną kromkę pełnoziarnistego chleba z szynką, ogórkiem i cebulką. Mam oczywiście herbatkę. Przyszła nam dostawa z HelloFresh, więc otwieramy. Moje siaty pełne ubrań, które czekają, aż zaniosę je do charity shopu. Dzięki, Aga! Myśmy dostali to za darmo dzięki temu, że użyliśmy kod, który Aga nam dała. I mamy co? Mamy pierwsze, number two. Więc pierwszy przepis mamy herby chicken with red onion mash and garlic beans. Mamy warming beef harira style soup. Mamy creamy harissa sausage paste. Ale widzę tu dużo oliwek, więc komuś oddam oliwki, bo my nie lubimy. Curried paneer dal pie with puff pastry top. I crispy potato top with lamb rogan josh. Niamciu. Ale to śmiesznie wygląda. Słuchajcie, to jest jakaś, nie wiem co to jest, ale to jest normalnie, słuchajcie, wszystko zimne. Czad. Ogólnie dostajecie wszystko to, co jest wam potrzebne. Just roll puff pastry. Powiem wam, że tego co tu widzę, to się bardzo opłaca, bo o, i dostaliśmy vitamin D shot. Wszystkie torby nam przychodzą z numerami.
Kakusia, bo ja tu widzisz, vloguję. Leć, leć, Kakuś. Dobrze leć. Jo. Buźka. Dzień dobry, witam się z wami z kuchennej podłogi. Zaczęłam, słuchajcie, przeorganizowywać kuchnię i stwierdziłam, że przecież wy lubicie takie rzeczy. Nie robię takich typowych deklaterów w tym tygodniu, natomiast będę je nagrywać, mam nadzieję, w tym miesiącu i pojawią się przed grudniem. Taki mam plan, o ile nic mi go nie pokrzyżuje, ale przy okazji przeorganizowywania tutaj już zaczynam się pozbywać kilku rzeczy, wyrzuciłam kilka pudełek, wyrzucam też kubek, który kupiłam, nie wiem, z 10 lat temu w Holandii, natomiast on już od 5 lat jest zepsuty i ja zawsze mówiłam, że tutaj go spiłuję i będę używać jego doniczki, ale kogo ja oszukuję. Do tych dwóch mam pudełka, więc te pokrywki zostawię, natomiast to dorzucę też. Moim golem byłoby to, żeby w jednej takiej szufladzie w połowie móc przechowywać pudełka. No ale jeśli to się nie uda, to może pudełka będę przechowywać w pudle? Pudełka w pudełku? Zobaczymy, jak to wyjdzie. I zacznę może od wszystkich rzeczy do czyszczenia. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja mam tutaj jakiekolwiek zapasy, jak ja wszystkie zapasy trzymam w łazience, więc ja zostawię sobie tutaj tylko to, co, z czego faktycznie korzystam. Tutaj zrobię taki koszyk z rzeczami do prasowania i do prania. No. Więc to jest gotowe. Tutaj sobie zawiesiłam dwie rzeczy, którymi czyszczę kuchnię obecnie, bo już są na wykończeniu. Tutaj mam wszystkie rzeczy do prania. Tutaj mam ściereczki z mikrofibry, gąbeczki. Będę musiała tutaj jeszcze tylko, tu będę miała gąbki, ale właśnie muszę znaleźć jeszcze jedno jakieś takie opakowanko. Tutaj mam worki na śmieci, ale jakby co, to one będą razem z gąbkami, a tutaj mam całą przestrzeń wolną i co jest najlepsze, tutaj mam całą przestrzeń wolną, więc poukładam jeszcze torby, bo w takim jednym opakowaniu tam mam torby takie, wiecie, wielokrotnego użytku, więc je ładnie poukładam i położę tam do tyłu i zaraz do was wrócę. W pudełku po Buffalo mam kilka ozdób świątecznych, tam jak widzicie poukładałam torby oraz moją torbę termalną i też na wierzch dam sobie moją torbę na lunch. Proszę bardzo. Teraz tutaj mam miejsce na pojemniki. Tak naprawdę mogę pojemniki dać i tu, i tu. Tum, 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 tum. Okej. Słuchajcie. Tak więc ja i moje posiniaczone nogi do sala! O mój Boże! Mam różdżkę Narcyzy Malfoy. Cześć! Słuchajcie, jak zwykle, co się zadziało, jest kilka dni po ostatnim klipie. Ja właśnie edytuję vloga, którego oglądacie i nie pożegnałam się. Ja, słuchajcie, już się poddaję. To jest u mnie tradycja, że ja nie kończę vlogów, bo zawsze myślę, że coś więcej nagram. Później się okazuje, że nie nagrywam i wychodzi jak wychodzi. Mam nadzieję, że ten pierwszy weekly vlog wam się spodobał. Muszę wejść w nawyk, bo jest to dla mnie nowością, żeby codziennie, wiecie, coś nagrywać. Nie wiem, ile pojawi się takich weekly vlogów przed vlogmasami. Podejrzewam, że może jeszcze tylko z jeden, ponieważ mam jakiś wolny tydzień chyba przed grudniem, bo chcę
zrobić taki trochę wam detoks vlogowy przed vlogmasami. Natomiast tak, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. I dajcie też znać, czy cieszycie się na takie weekly vlogi. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę i udostępnić, podać dalej. Czemu nie? Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Pa!